Nie. Oj, minęło trochę czasu od nagrywania ostatniego materiału. Teraz sobie przypomniałem dokładnie, gdzie my jesteśmy i co mamy zrobić. Tak, szpitalny oddział ratunkowy. W trakcie zarazy. Aha, super, to na pewno było najlepsze miejsce. To jak w trakcie apokalipsy zombie. Cmentarz, szpital albo co tam jeszcze? Jakaś inna. O, albo więzienie. W sumie więzienie jest dobrą miejscówką, chyba że wszyscy zarażeni w środku. Dobra, ale. Nie, w sumie więzienie totalnie odpadło, bo bardziej chodzi o otwarte miejscówki, które przyjmują ludzi. Coś, no cmentarz należy do tego typu miejsca, by nie patrzeć. Dobra, ale może tak. Kiepski moment, jak zwykle. Na takie rzeczy. Ja aż mnie martwi brak zapasów. O, właśnie. Bo przypominam, po to tutaj jesteśmy. No, nie po środki wybuchowe. No, te maksy są niedopuszczalne w dalszym ciągu, ale na nic totalnie innego nie mogę. Co najwyżej ulepszyć broń białą, której nie mam. Muszę coś znaleźć. Dupa. Nie, to nie było dupy nawet, wiesz? Musiało tu coś zostać. No, akurat jeśli o to chodzi, to no, tak powinno być. Oj. Skoro tak. Nie, dobra, nawet nie. A może będę mógł przeładować chociaż. No, raczej, bo setka to jest pełno. Na wszelki wypadek, no bo sorry, no, ale nie trzeba być geniuszem, żeby tutaj spodziewać się komitetu powitalnego, więc kusza się nie przyda. Nie, jednak wydaje mi się, że strzelba to jest najodpowiedniejsza z opcji teraz. Zwłaszcza, że ten grzyb się panoszy dookoła. O, fajnie. Co my tu mamy? Coś fajnie dla mnie. I dla tej postaci. Do wszystkich zainteresowanych, nie możecie nas tak traktować. Rozumiem, że wielu ludzi jest chorych, ale wrzucenie mnie tutaj i rozdzielenie z żoną jest czymś niedopuszczalnym. Siedzę tu od ponad 3 godzin bez żadnych nowych informacji. Lekarz nałożył na ugryzienie jakąś maść, a potem zniknął. Uszkodzone miejsce boli i wydaje się pogarszać. Proszę natychmiast dostarczyć tę wiadomość swojemu przełożonemu. Z poważaniem, Don Carter. Jedna z pierwszych ofiar zarazy. Ej, wydawało mi się, że słyszałem o parę kroczków więcej, niż chciałbym słyszeć. Ale już jest to, że nawet ktoś taki może zaraz wstać. I możliwe, że tak w sumie zaraz będzie, ale. No przejrzyjmy, przypominam, szukamy bardzo ważnych rzeczy. I tak na pełnym przypale, tak naprawdę. Więc czasu nie ma zbyt dużo. Moment, moment, moment. Jeszcze coś może być. Oczywiście też może tu być jakiś zarażony po prostu, ale. Cholera, znowu to słyszałem. Nic fajnego, powiem wam szczerze. Ale przynajmniej tutaj wiem, czego możemy się spodziewać. Jakby to było, nie wiem, PT na przykład, Playable Teaser od Kojimy, no to by było po stokroć gorzej. No tam same niespodzianki, a tutaj, no, jakiś rodzaj zarażonego. Ewentualnie ktoś wyskoczy, tego typu rzeczy. Nie jakieś psychodeliczne jazdy. Choć w sumie kto wie. Dobra, co tutaj mamy? Chirurgia. A tam? Centrum urazowe, czyli tam najwięcej w sumie powinno być. Dobra, po kolei. Centrum urazowe najpierw. Pod wrogiem, że otwarte. Oj. Czy ktoś napier... Ktoś napierał z drugiej strony na te same drzwi? Brak prądu. Świetnie. I nawet bym tam nie wchodził, wiesz, Abi? Mimo wszystko nie. O! Klikacz. Słyszycie? Aha. Pewnikiem nie jest jedyny. No, to bardzo obiecujące pomieszczenie. A też słyszę tego zarażonego. I co, bez prądu nie otworzę? Potrzebne zasilanie. Szlak. Gdzieś tu musi być agregat. No i gdzieś na pewno jest, ale wiesz, kiedy będzie hałas, nie? Też potrzebujesz prądu.
wszystkie drzwi oprócz tych. Sobie mógłbym iść za kablem. No, no bez przesady, ej. 100%, że się wyrwie. No, 100%, ale wiedząc to... Może w ten sposób. No i jak na moje to było bardzo dobre rozwiązanie w tym momencie. Działać prewencyjnie, a nie dać się pacnąć w łeb parę razy. Dobra, ale tutaj pewnikiem też się da przejść. O, to już typowo pięścią. Spoko. Zaraz się pokaleczy, może wda się jakieś zakażenie. O, przecież moment, no nie wyjdziecie bez prądu. Czyż nie? No ale właśnie, odpala agregat, wszystkie drzwi się otworzą samo, czy nie po prostu, czy dalej będę mógł sobie wybierać, które otworzę najpierw. Bo wtedy tych dużych nie otworzę. Tam gdzie słyszałem, nie wiem, pulchaka pewnie. Po drugiej stronie. A tego nie, czemu go nie chcesz wziąć? Dobra, lekarz Kayla Higashi. Stevenie, już dłużej nie mogę, wiem, że mam tylko robić badania i wpisywać wyniki, ale nie zniosę dłużej takiego bólu. Zaprowadziłem kilku żołnierzy do urazówki, miałam nie wchodzić do środka. Widziałam, co się dzieje z pacjentami. Wszyscy dorośli, czy dzieci, którzy dotrafiają z ugryzieniem lub zadrapaniem, stracą zmysły, a my ich tylko oszukujemy. Oj, słyszałem ten grzyb w tle. Mam nadzieję, że jak skończę czytać, to nie będzie stał jakiś tam purchlat koło mnie i patrzył, co robię. Poprosiłem, żeby mnie dopuszczono do domu, ale usłyszałam, że mam dalej pracować. Czyli coś o bezpieczeństwie narodowym, powiedzieli, że mogę się zdrzemnąć w jakimś pomieszczeniu. Steven, musisz mnie stąd wyciągnąć, jeżeli brakuje mi do załamania nerwowego. Kurwa, wygląda na to, że wciąż tam są. Ja tam będę musiał wejść, tak? Akurat tam... Właśnie, czy widać coś? Nie. Dobra. Ale... Czy to są te wielkie drzwi? Potrzebujące prądu? Abi, może jednak nie. Dokąd prowadzą te kable? Dobra, wszystkie są zamknięte, tak? Wszystkie dosłownie co do jednego. Zarażony od cholery. No ten bankowy by się odczepił, no... No proszę was, no nie wkręcajcie mi, że nie. A, właśnie, a z kolei tu? No, tak kurde, prawie że. Dobra. Szukam w łapę. Trzeba zobaczyć, co jest z drugiej strony. Za kablami. Idąc. No, mówi się trudno. Bardziej lew, ale taki pisany przez W. Świetnie mi się spisał. Kable idą w tę stronę. I co my tu mamy? Aha, czyli sąsiednie pomieszczenie jeszcze. No ale tu coś musi być. Właśnie, zapasy. Nie no, poczekaj, o co się... Jeszcze nie. Kurde. Daj mi jeszcze chwilkę. Chyba, że... Nie, dobra, na szczęście nie. Nie, ale są rzeczy do podniesienia przecież. No. Między innymi śrubki właśnie. Tak nie można. Ej, jest i agregat. Ej, dobra, może najpierw ulepszenia. A później się przejdę do agregatu, ale właśnie, pozbierajmy jeszcze. Wszystko będzie zamknięte, prawda? Dalej w dalszym ciągu nie ma prądu. No, ale chyba z tej strony drzwi akurat słyszałem klikacza chwilę temu. Więc gdzie on teraz jest? Może już się schował gdzieś tu, przy agregacie. Nie, dobra. Co tam ulepszyć możemy? Ło, za 131 to dużo. Gdzie mamy pojemność, czegokolwiek? Ogień seryjny nie. Nie. Ej, w sumie luneta tu by się przydała. I to nawet bardzo. Już teraz w pełni Daryl Dixon. Naciąg cięciwy tak duży, ja pierdzielę, dobra, bełt prosto w łeb. Za 60, dobra, to jeszcze na coś będę mógł wydać.
Choć oczywiście w tej konkretnej sytuacji, w której teraz się znaleźliśmy, luneta totalnie nieprzydatna. Więc tutaj może szybkość przeładowania albo coś. Odczyt pojemność. Dobra, zobaczymy. Co ile kosztuje. No, w sumie mógłbym całego shotguna mieć ulepszonego. W pełni. No dobra, niech będzie, może się przydać tutaj właśnie. Więc czyżby kolejne trofeum? A, i co, po prostu to nałożysz, tak? Na... kolbę broni, a i na pewno będzie szybciej, no. O te 5 pocisków. Są łusek. Dobra, mówiłem o pełnym ulepszeniu, to proszę bardzo. Stabilność też. Zostaje jedna śrubka, z tym nic nie zrobimy, można ginąć. Czyli w pełni ulepszona dwórka. Gdzie jest moje trofeum? Ej, no powiem tobie, jest zauważalna różnica, czy mi się tylko wydaje. Ale dobra, this is my boomstick. Nie oglądał ktoś Armię Ciemności kiedyś? Z Bruce'em Campbellem? Nie, mega film. Dobra, ale... nie o kinematografii, tylko o prądzie. Jak już możemy pogadać, bo to trzeba odpalić, to i owo. A, właśnie, jeszcze niekoniecznie musi działać. Albo ja niekoniecznie muszę trafiać. No, pytanie na jak długo. Jak wielu zarażonych tutaj wyskoczy, słysząc ten dźwięk. No, w teorii każdy powinien tutaj teraz podejść, albo próbować przynajmniej podejść. No, brak prądu, no ale chyba tym się właśnie zajęliśmy, co? Czy nie? Czy muszę tą samą drogą wrócić? Nie. No to... to o czym my tu gadamy, proszę was bardzo? No... a, może tu jeszcze? A, dobra, sorry, mój błąd. No, albo i nie. Zależy od efektów, wiesz, Abi? Znaczy, pewnikiem, mam nadzieję, skończy to tak, że... no. Tak, skończy to tak, że powychodzą wszyscy. No właśnie, ale to jeszcze nie są wszyscy. Dobra, ale dwóch to już jest sporo. Ale wyszli stąd? Czy tu będzie jeszcze ktoś? Ej, nawet nie zwróciłem uwagi, co ona mówiła. Ale chyba zbliżamy się do kolejnego ulepszenia, Abi. No, nie w trakcie skradania się. No, powiem wam... no właśnie. Na szybko. Chyba nie słyszę tego. Oj, a może jednak? Chyba jednak słyszał, no. Dobra, to pełna eksterminacja. Nie ma co. Pięknie się spisuje dwórówka. Pięknie. Szkoda, że mam tylko trzy pociski jeszcze. Ale... o, proszę bardzo. I co, i to byli wszyscy już? Uuu, no to dwórka pozamiatała, ej. Taki był plan. Dobra, wymazać wszystko dookoła. Może jakieś tabletki? I w sumie może... ej, może właśnie, ej. Chwila. Coś tu może da się zrobić, bo ja tu chyba mijam nożyczki, alkohole, szmaty. Kurde, mogłem używać, ale... O. Więcej ostrzy to już mamy. Lepsze napteczki. O. Proszę bardzo, i to się przyda. Teraz załatwię tu pewien problem. No, chciałbym stworzyć trzy. No, co jedną muszę po prostu wyrzucić, tak? Ja, no, skoro mnie tutaj zmuszacie... no, proszę bardzo, tylko w sumie... wolałbym to wrzucić gdzieś. Na przykład, o... przed tu, do zapasów. No, jeśli jakieś tam były, to już ich nie ma. Brawo, Piechol.
Takimi zasadami się nie kieruje ta gra, na szczęście. Dobra, pięknie, teraz mogę zbierać to i owo. Jaki... Ej, w sumie... Abi, czemu się nie leczysz? Właśnie, jeżeli tutaj zaraz nie znajdę jakiejś apteczki, to też się zdziwię. Któryś już raz zresztą. Nie, ale szkoda, że nie mogę sobie złożyć broni białej z niczego. Tak po prostu, coś no, z niczego to może nie, ale... Z czegoś tam. Przykład, o, jak Max. Tak, wiem, miałbym za dużo. Wiem, miałbym za dużo, ale to serio tak to funkcjonuje? Dobra, trudno. W sumie, ale no, ostrze nawet nie jestem w stanie zużyć w żaden sposób. Dobra, tu już byłem, tylko właśnie, o. Były rzeczy, których podnieść jeszcze nie mogłem. Czyli co, zostają duże drzwi, tak? No bo tutaj raczej nic nie znajdę już. Raczej. Sobie tu nie powinienem nic znaleźć. O, w ten sposób. Ej, ale ja tu widzę przydatne rzeczy. Ej, czyżby starczyło już na kolejne ulepszenie? Łe, no, Abi, ej. Nie, to wygląda względnie bezpiecznie akurat. Ej, nie, dobra, będę musiał użyć jakiegoś ostrza. Zobaczmy, co tu mamy. Boż, kurwa, macie. Musi być jeszcze jakieś miejsce. No, za tymi ogromnymi drzwiami pewnie. No, ale zapasów sporo. Musicie przyznać, tylko nie to, o co nam chodzi. No i kolejna apteczka, która sobie leżała. No czemu nie mam broni białej, cholera jasna? A co tutaj mam wystrzelać? Żeby móc podnieść nożyczki? Po co? No tylko jeden pocisk więcej. A nożyczek 3/4, taśma też. Dobra, tylko w co? W coś, co ma sens. I okej. Okay. Materiał wybuchowy jest coraz mniej, ale... Aha, to taśma, taśmy nie zużyliśmy w ogóle. No ale nożyczki, nożyczki, nożyczki. Gdzieś tutaj jeszcze były. O, właśnie. Dobra. Teraz powiedzmy ten jeden pocisk więcej. To, ej, ale serio, to kiedyś się może przydać. Kiedyś. Może nawet za chwilę. Ja w końcu zbiorę się na odwagę i pójdę tam zobaczyć, za wielkimi drzwiami coś kryje. Ja sobie mam ją też pomienić, czy miałbym się bać, mając taki arsenał. No, uwierzcie, jest parę rzeczy, których bać się można. Na przykład tamte wrota. Ja mam ten zbyt daleko posunięty stadium rozkładu. I w sumie tu już byliśmy, prawda? No, Max Schmatt, tak, jasne. Wcale nie jest oznaka tego, że już tu byłem. Ale czemu te drzwi są otwarte? To mnie trochę martwi. Czy... Chwilę temu nie były zamknięte. No, faktycznie to nie wygląda przyjemnie. A nie obiecująco. Z tej strony jest względny spokój. Nie, no dobra. Skoro tak... No, to można czy nie można? Nie, mówicie serio? Że tam nie wejdę? Naprawdę? Nawet czołgając się? Czyli coś stąd po prostu wyszło, tak? Wybiło nawet te drzwi. I poszło w tę stronę, patrząc po śladach. Dobra, to może już tak. I przebiło kolejne. No nie wiem, czy chcę tam iść. Na posty karetek, no w... Ewentualnie, no raz wspominała o karetkach właśnie. Ja wiem, dobra. Raz kozie śmierć. Albo raz Abi śmierć, w sumie. Może nowy rodzaj zarażonego jednak. Kurwa być. A ona dziarsko za tym czymś. No winszuje głupoty i odwagi zarazem. Oh, nie panikuj. Bierz co trzeba i zbierz. No, ach kurde, myślałem, że... Broń biała też by się przydała, wiecie? To momentalnie bym ją ulepszył. No nie ma jakiejś maczety? Rurki? Kurde, nawet nie pogardzę deską. No zwykła deska może być. No, takim znakiem drogowym nie będziesz w stanie walczyć. No Abi. No bez przesady. Dobra, ale może jeszcze nie za śladami. Mimo wszystko. Gdzieś tutaj na uboczu. Nie chcę wywołać walki.
za wcześnie. No tutaj w ten kozi ruch się nie mogę dać zapędzić. Nie ma szans. Ale jak na taką wielką lokację, mało zapasów. Jakby tutaj nie miało być walki zaraz. A różnie to może być. O! Jest i karetka. Dobra. Ale to znaczy, że skoro tam jest karetka, to tutaj nic mi się nie stanie. Czyli co my tu mamy? Jest coś? Gdzie jest coś? Jakoś coś? I chyba widzę, bestia próbowała zaatakować, czyli pewnie poszła górą nawet. No, wiedźmiński zmysł by się przydał, ale mamy tylko nasłuchiwanie. Trochę gorszy zakres, ale... W sumie i tak dobrze. No, lepszy słuch ma niż mój, na pewno. Pewnie i wasz też. Ale... Dobra. Wymiotacz ognia będziemy w wodzie. No tak, trochę średnio, ale dobra, uwaga. No świetnie. Dobra, ale coś tam jeszcze musi być. Może nie wszystko z tej listy, ale chociaż część. Tak. No tylko pytanie, zawartość. Dzięki Bogu. Wszystko, dobra. Zaczynamy świętować. I jeszcze troszeczkę za wcześnie, wiesz? Zwłaszcza, że wydaje mi się, że zostaniesz wyciągnięta z tej karetki, a nie wyjdziesz sama. Jest za duże coś, wiesz? No, cokolwiek masz pod ręką, Abby. Jeśli to była purchawa, no to jakaś większa. Ja już bym strzelał, a ona będzie uciekać chyba, dobra. Niech będzie i tak. Skoro koniecznie chcę uciekać, a nie walczyć. Oj. Brzmiało trochę klikacz w pewnym momencie. O. No duża purchawa, nie ma co. I silna, ale to przy okazji. Ale co to w ogóle jest za mutant? Nie, 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 nie. Tu się akurat w pełni zgadzamy. No i ten toporek też się przyda, bierz go. No, ja bym zrobił z niego użytek. Mogę dać jej zginąć teraz. No, to jest moment walki. Skoro tak. No, ale kiepsko. To jest połączenie purchawy ze szwendaczem, czy tam szuraczem. Ej, to był fuks. Tak, nic. No nawet nie wiem, co trzeba strzelać. Już? O. Aha, podzielił się. Jeszcze lepiej. Ej, tam było przejście. Uła. Czy to się tak skończy? Aha, tak to się skończyło. Chyba bardziej niebezpieczny przeciwnik, niż można sądzić. W sumie. Spodziewałem się, instakilla się tylko zbliży. No to z tym on się podzielił? O kurde, dobra. Może jakieś zapasy, ewentualnie coś, coś? Ej, wow, nie. Kiepściutko. Abby, wiesz? Dobra, może tędy? Tam były naboje. Ale zobacz, to jest takie ważne teraz. Nie powiedziałbym... Dobra, ale na maksa nie możemy sobie pozwolić nawet w trakcie walki. Znowu, za blisko. Ale tylko biegam, wymachując łapami.
To były naboje. Po tej stronie. Max apteczek. A niech sobie będzie. Zróbmy tak. Jak zabić, to zabić. Kurde. Dobry jest. Mam sporo bomb, nie zawaham się ich użyć. Może to jest najwyższy moment? I czy to już? Dobra, kolego, gdzie zgubiłeś? To jest taki zwykły pseudoklikacz, wiem. Tylko gdzie on jest? No, duży nie żyje. Gdzie jest mały? A tu! Kurde. Dobra, zanim polecę. Przejrzyjmy tutaj zapasy, bo od cholery. Zatem Abi trzeba uleczyć. Trzeba je spróbować. Jeśli się nie uda, nie będę płakał. Na to zbierać, no właśnie, apteczki, naboje. No tu jest, no, sporo tego. O. I to też przy okazji. Po prostu nie patrz co, tylko podnoś. Po prostu podnoś. Don't you know, pick it up. You've got to pick it up. Ale wszystko. A może chwilę zająć. Lokacja była spora. Ale szczerze wyglądałbym mimo tego w ferworze ucieczki gdzieś tam większość już podniósł. No, nie wiem, czy ta łuska zmarnowana na uciekającego klikacza to był dobry pomysł, no ale... Sorry, był to troszeczkę odruch mimo wszystko, wiecie? No to się wystrzelałem teraz z zapasów wszelakich. Może w ten sposób? Tak, okej, okay, ale mimo wszystko... Zmienimy na tą, której mamy mniej. Dziwne. Tylko tam tutaj nie złożymy. Dobra, gdzieś jeszcze na pewno mam sporo. Ale co, twardo lecieć za nim już? Tak sądzicie? W sumie wszystko mam, czego potrzebuję. Czy miałbym się tutaj jeszcze kręcić? O! A nie za nim tam? Znaczy, to nie jest właśnie na górę, wiesz, Abi? To nie jest na górę. Dobra, sprawdźmy tu jeszcze. W tym pomieszczeniu, no właśnie, jest to shotguna i pierwszorzędnie. No i teraz mogę wychodzić stąd szczęśliwy. Mimo to, że nie podniosłem monety z jakiegoś tam stanu Ameryki, ale ten stan mi wystarczy. Ten stan rzeczy. No ale to jest za mała pukawka. Ale w sumie tu mam jeszcze więcej. Proszę góry. Więc faktycznie rzadko się zdarza, ale teraz to my będziemy polować na zarażonych. Fajnie. Tylko po co? Ale skoro tak... No, jest gdzieś tutaj? Wiem, że jest jeden Abi i rozwaliliśmy teraz kogoś naprawdę wielkiego, ale... On w dalszym ciągu może być niebezpieczny, wiesz? No! O tym właśnie mówię. No. Jeden. Drugi. Trzeci. Jeszcze żyjesz? Czwarty. Jeszcze żyjesz. Nawet ten nie wiem, czy wszedł. O, ej. A to dobre. Bardzo nie ma co walczyć. Tak w sumie. Chyba, że ostrzem. Gdzie on spieprzył? A, to jednak shotgun w takim razie. Skoro tak, skoro takiście twardziel. Może bombę jeszcze. Nie, serio, skoro taki z ciebie twardziel. Widzieliście, ile pocisków wytrzyma? Już masakra jakaś. No. I może to już było to?
No ale shotgun jednak nie ma szans, po prostu. Dobra, szybko wyzbierać, co tam jest. I spieprzamy stąd, gdzie pieprz rośnie. No i tak wystarczająco długo tutaj zabawiłem, szczerze. Dobra, tu coś jest. I coś na pewno mogę złożyć, no na pewno. Kurde, akurat nie to chciałem. Ej, w sumie. Nie tak, tylko użyj. Jest szmata do podniesienia. Dobra, przy okazji, op. No, i proszę bardzo. Jedna szmata już jest. Nie wiem, co to było, ale dobrze, że podnieśliśmy. No, no. O, jeszcze coś, wiadomo, no musi, no zawsze coś musi być. I dostrzel, buś, no pi, heheng, nie. Dobra, chyba możemy śmiało wychodzić. Śmiało. Dobra, jeszcze jedna rundka. Na szybko, to jest, o, tutaj nie byłem. Ale w sumie nawet jakby to był jakiś batonik czy coś, to tam mi niepotrzebne. Ewentualnie mogę jeszcze ulepszyć Abi jakimiś suplementami, bo mam pewnie sporo. Właśnie, co tam mogę podnieść? Co się podnieść? Zrobić 44. Dobra, to już na coś starczy na pewno. Szybszy ruch celując? Czy może... Klarowność tylko nasłuchiwania. No, później trzymaj oddechu, inne szmery bajery. Dobra, uła. Ta długo tutaj była. Ale to czeka stanu skostnienia. Aha. Dobra, pytają mnie tylko, gdzie wyjdziemy teraz? I na materiał będę musiał skończyć, ale tutaj takiego cliffhangera wam oszczędzę. Zobaczmy, czy jest po drugiej stronie. Spodziewałem się szczerze wyjścia już na światło dzienne, ale dobra, no trudno, niech będzie. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!